Magda Rzekowska, dzień dobry. Dziś mieliśmy pełnię wiosny i to tej kapryśnej wiosny, a nie lata. Na szczęście taka pogoda już niebawem odejdzie wraz z tym oto niżowym frontem, który sprowadził deszczowe chmury i niską temperaturę. Jedynie na ocieplenie jeszcze chwilę poczekamy. W nocy jeszcze sporo chmur na wschodzie, a także na krańcach północnych. Tam może popadać, w pozostałych regionach przejaśnienia. Ta noc będzie chłodna, temperatura spadnie do 12 lub 10 stopni. Jeszcze zimniej może być na południu. W nocy powieje umiarkowanie i dość silnie z zachodu. Jutro od rana przejaśnienia na zachodzie i na południu, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże i opady deszczu. Po południu popada tylko na Suwalszczyźnie, na Warmii, Mazurach i lokalnie na Podlasiu. Będzie chłodno, zwłaszcza na północy, w centrum i na wschodzie, na termometrach tylko 17 lub 19 stopni, cieplej na krańcach zachodnich i południowych. Wieczór pochmurny i deszczowy, pierwsza część nocy nie przyniesie zmian, nad ranem opady zanikną, a temperatura spadnie do 12 lub 11 stopni. Jutro przed południem na wschodzie jeszcze deszczowe chmury, na zachodzie przejaśnienia, po południu więcej słońca, ale chłodno. W Grudziądzu 17 stopni, 18 w Toruniu, 19 w Inowrocławiu. Powieje jutro z zachodu umiarkowanie, a ciśnienie będzie się wahać. W południe na barometrach zobaczymy 1008 hektopaskali. W piątek przelotne opady, ale cieplej od 20 do 23 stopni. W sobotę więcej przejaśnień. Temperatura przyjemna będzie od 20 do 22 stopni. W niedzielę zdecydowana poprawa pogody. Na niebie dużo słońca, no już odczujemy wyraźne ocieplenie. W niedzielne popołudnie słupek rtęci wzrośnie nawet do 24 stopni. 11 lipca 1959 roku termometry w regionie pokazywały prawie 40 stopni. Dziś mieliśmy około 15-16, także jutro zobaczymy na termometrach niewiele. Na szczęście pod koniec tygodnia powrócą typowo letnie wartości. Do zobaczenia.